Witajcie w dzisiejszym filmie na kanale Dragonix524, a raczej w filmie numer 4. I tak jak powiedziałem, uwaga moi drodzy, nie będzie to premiera z Chojnic tym razem. Już 3 odcinki z Chojnic chyba wystarczą wam na jeden dzień, prawda? Gdzie ja próbuję cokolwiek szukać? Coś chcę sprawdzić jeszcze na YouTubie. I to od razu zrobię, a jak ja to będę sprawdzał, to tymczasem zapraszam was do subskrybowania kanału oraz zostawienia dzwoneczka, byście otrzymywali powiadomienia na nowych produkcjach na kanale Dragonix524. A ja tymczasem muszę ogarnąć sobie tutaj jedną maciupką rzecz, bo chcę mieć potwierdzenie czegoś tam. Dobra? Roblox. I miejmy nadzieję, że... chyba że YouTube się zaciął. Aha, YouTube się zaczął. Kurna! Franca od początku. Ja po prostu kocham YouTube'a niekiedy. Kto mi... Boże! Nie wchodzę jeszcze na grę, żeby nie mówić o co chodzi. W tytule już macie jaka to będzie gra, ale... Wprawdzie, ale... Ja jednak nie zdradzam takich szczegółów jeszcze. Chyba muszę włączyć światło. Chyba już jest dobrze. Co mi doprowadziło do jakiegoś... Aha, dobra, chyba już wiem co się stało. Dobra, jeszcze raz. I zobaczymy. Bo coś sprawdzić muszę. Na YouTubeku. Z data przesłania. Sortuj według data przesłania. To chyba będę pierwszy. Możemy zaczynać! Witam was na nowej grze związanej z tramwajami śląskimi. Tramwaje śląskie Gliwice-Zabrze. Autorstwa Safals34 oczywiście. I jeśli dobrze widzę, mamy tutaj nie dość, że jakiegoś gałganka, który zablokował... Który robi tutaj, próbuje robić blokady. O nie. Dobra, ja próbuję wziąć solówkę. Mianowicie bierzemy wagon numer 658, czyli 105 po modernizacji w zakładach napraw taboru w Chorzowie Batory. Tak zwany Żurek. I zabiorę was na tą trasę. Oczywiście mamy problem, bo mamy teraz wysyp graczy. I boję się, że będę musiał wychodzić, zrobić się na prywatny serwer za chwilę. Ale... Albo i nie. Nie wiem, będę pierwszym albo jeden z pierwszych youtuberów na polskim YouTubie. Czy ogólnie youtuberów obstujących z Robloxem. Już się bałem, że... Już się bałem, że we mnie wiedzie. A jak testowałem, to było w porządku. Pewnie dlatego, że mieliśmy wysyp graczy w tym momencie. Dobra, niech mnie licho. Czy jest tutaj prywatny surf? Jest prywatny surf. I zaraz będę musiał na niego wejść w tej sytuacji. Bo nie wyrobię. Sorry, chciałem grać na publiku, ale niestety nie mogę grać na publiku, bo na publiku laguję, bo mam za dużo graczy na serwerze. Więc wejdę na serwer należący do właściciela gry, którego tak jakby nie patrzeć mam znajomych, więc mam do tego serwa dostęp, więc sorry Safals, ale musiałem zrobić akcję, żeby cokolwiek nagrać właśnie z gry Tramwaje Śląskie R4, bo zajezdnia w Gliwicach ma znaczenie właśnie R4, zajezdnia R2 to chyba jest zajezdnia na Zagórzu, jeśli mnie pamięć nie myli, ale mogę się mylić. No, ale nas interesuje zakład gliwicki. Niech się gra już szybciej, tutaj laguje. Śpię. Kurde, śpię mentalnie, dobra? Przepraszam, chodziło mi, że ładuję. Dobra, udało się. I za sekundę się nam załaduje poprawnie. Miejmy nadzieję, że już bez problemów technicznych. Bo wiadomo, to jest Roblox, a Roblox niestety czasami ma problemy z optymalizacją na niektórych grach po prostu. Nawet tych najsłabszych niektórzy twierdzą, ale czasami jest problem z początkiem. O! No i tak możemy działać! Dobra, idziemy po wagon numer 658, którym pierwotnie miałem wyjechać. Zapraszam na wagon. A. Teraz w ogóle zapomniałem włączyć wam dźwięki, przepraszam. No bo co to za jazda tramwajem? Przepraszam, za jazda baną. Bez dźwięków, drodzy państwo. Nie takich dźwięków. Przepraszam. Za moje świństwo, ale to było niechcący. Napój gazowany robi swoje. Dobra, włączam światła. Pewnie przez to przeciążenie na serwach, na tym drugim serwerze. Albo gra się jeszcze nie załadowała do końca. No już damy radę. Chcę wam zaprezentować, bo jest taka okazja. Gra jest urealniona w niemalże jak na możliwość Robloxa i fakt, że autor robił to wszystko dokładnie, nawet jeżeli nie ma aż takich szczegółów. To na przykład, żeby zrobić mega szczegóły, to tworzenie odcinka na przykład właśnie z Gliwic z przystanku Gliwice-Zajezdnia do Placu Wolności w Zabrzu mogłoby nawet 2 lata potrwać tworzenia, tak autor zrobił to pół roku. Ale na możliwości jakie miał i na zrobienie tego jak jest, że jest realny układ tej trasy, realny układ budynków. Nawet jeżeli niektóre budynki, no jakby nie patrzeć, są typowo budynki Robloxowe, nie takie jak w realizmie, ale ważne, że są. No. I oryginalny układ przystanków, oryginalne odległości między przystankami. Zatrzymamy się m.in. na przystankach Maciejów Knurowska, Maciejów Kondelotowicza. To jest już na terenie Zabrza, dzielnica Maciejów. Dalej zatrzymamy się bodajże na Placu Słowiańskim, na Słowackiego, na Damrota, przy Urzędzie Stanu Cywilnego, na Karola Miarki, o, i na Placu Wolności. Maciejów Kondelotowicza. Strefa taryfowa. Nie ukrywam, bardzo mi się podoba ta gra. Ja jak dostałem informację od autora i właściciela gry, że właśnie taka gra powstaje, miałem okazję ją obserwować już jak była w trakcie produkcji. W sensie już na końcowym etapie produkcji, żeby nie było, ale jednak. To już widziałem, że tej roboty było sporo. No i wielki szacun za możliwość, że jest za umożliwienie możliwości przejażdżki do Gliwic tramwajem. Maciejów Kondelotowicza, strefa taryfowa. Dobra, spróbuję jednak wyrobić tonację lektora z Tramwajów Śląskich. Czekaj, jak to było? Następny przystanek Zabrze, Plac Słowiański. Wjeżdżamy już do centrum Zabrza, tak oficjalnie mówiąc. Fajnie by było, jakby tak Roblox dzisiaj brał i nie zawodził, ale dobra. No i dojeżdżamy praktycznie do przystanku. Już go widzę. Jeśli ja coś przekręciłem, to przepraszam bardzo. Najwyraźniej musiałem jakoś nazwę przekręcić, bo to mi nie wygląda na Plac Słowiański. To jest inny przystanek. A, to jest Słowackiego. Chyba przekręciłem miejscami, przepraszam. Zabrze, Słowackiego. Teraz będzie następny przystanek Zabrze, Plac Słowiański. Możliwość przesiadki na inne linie autobusowe. Ogólnie gra jest bardzo przyjemna. Jest bardzo dobrze odzorowana, jeżeli chodzi o całą trasę, po prostu... Znaczy całą trasę, o tą część trasy do Zabrza, do Placu Wolności. W Zabrzu właśnie. Jest ona bardzo dobrze odwzorowana. W przyszłości ta trasa będzie jeszcze przedłużona zgodnie z oryginałem do Hepsia. Więc no. Więc tramwaje będą łączyły tradycyjnie Gliwice z Rudą Śląską, Hepsię. Przez Zabrze, Zaborze. No. I też są nam przystanki autobusowe. Więc chyba jest zamysł pod linię autobusową to jakąś jeszcze. Zabrze, Plac Słowiański. Możliwość przesiadki na linie autobusowe. Następny przystanek Zabrze, Urząd Stanu Cywilnego. Nie, znowu coś pomyliłem. To nie jest USC. No nie mówcie mi, że ja znowu pomyliłem nazwę. Tam był plac. Mówiłem o Damrota, zapomniałem o Damrota. Przepraszam. Zabrze, Damrota. Mój błąd. Uczyłem się przystanków na pamięć. No widać, jaka pamięć ludzka niekiedy jest zawodna, jak widać. Jak ja mogę zapomnieć przystanku na Damrota? Następny przystanek Zabrze, Urząd Stanu Cywilnego. No. Idealnie tak jak jest ze stanem faktycznym, rzeczywiście mamy coś takiego. W rzeczywistości na warszawskich ulicach też można spotkać właśnie te plakaty. Ale niestety oddają to całą prawdę, jaka się dzieje w Polsce. głupio się zrobiło, że ten tramwaj tak wolno jedzie. Siedź szybciej, normalna prędkość, proszę. Zabrze, Urząd Stanu Cywilnego. Następny przystanek Zabrze Karola Miarki. No i przez to, że nam tramwaj za wolno jedzie, nie zdążyliśmy na światła. W normalnych warunkach już byśmy przejechali te światło normalnie. Ale to, panie, to kwestia jeszcze zoptymalizowania. Cóż, Roblox ma niestety, jak wiadomo, swoje różne bolączki, nic na to nie poradzimy. Ale kwestia też jest zoptymalizowania mapy na niektórych odcinkach. Bo normalnie, jeszcze zanim klasa była w pełni ukończona, to nie było problemów. Pewnie... nic nie sugeruje, po prostu najpewniej jeszcze nie została ona do końca zoptymalizowana. Ważne, że trasa do Placu Wolności jest już skończona i można już tam dojeżdżać. Co my też uczynimy? Spróbujemy zawrócić na trójkącie, ale nie będziemy wracać do Gliwic. Zostawię to na oddzielny odcinek, na inny oddzielny odcinek, ale nie z tego maratonu, tylko już spoza maratonu wrócimy na tą grę za jakiś czas. Na razie zaprezentowałem ją tak ogólnikowo jako... no, pierwszyzna. Zabrze Karola Miarki. Następny przystanek Zabrze Plac Wolności. Możliwość przysiadki na linie tramwajowe. Fakt, że przed odcinkiem zdążyłem sobie tę trasę przejechać Helmutem zamiast Zurem, pokazuje fakt, że wiem, gdzie jechać aktualnie. Mam nadzieję, że zwrotnica działa. Zadziałało skręt, bo my musimy wjechać na ten przystanek tyłem. To się nazywa trójkąt. Teraz zaczynamy cofanko. Mam nadzieję, że mi tutaj zadziała. O, działa elegancko. Sięgnęliśmy do zwrotnicy. Bo my musimy tutaj sami wycofywać. Powinienem formalnie wyjść z wagonu i przestawiać zwrotnicę ręcznie, ale tak też można. I chyba widzę, że nawet nie będę musiał macać zwrotnicami. Tylko, że uda nam się tutaj spokojnie wycofać. Zabrze, Plac Wolności. Zmieniamy kierunek na Gliwice-Zajezdnia. No i jedziemy. Żeby skończyć ten trójkąt, odcinek skończymy na przystanku Skończymy ten odcinek na przystanku Zabrze Karola Miarki. Żeby uczciwie zaliczyć w pełni ten trójkąt. Jadąc pierwszy razem tutaj, to nawet nie zauważyłem, że tutaj jest wajcha do zwrotnicy. Teraz już przynajmniej to wiemy. Miniatura zrobiona i mamy to. Tak wygląda na razie, tak mniej więcej właśnie gra Tramwaje Śląskie R4, czyli nasz zakład w Gliwicach. Zapomniałem też, że jest zakład w Będzinie jeszcze, więc no. Próbuję sobie ogarnąć, jak z zajezdniami ma właśnie Tramwaje Śląskie. Chyba zajezdnia jest w Chorzowie Batory, na Zawodziu, w Będzinie oraz w Gliwicach. 4 zakłady. Z czego na Robloxie można spotkać właśnie realnie odwzorowany zakład R4, czyli zakład gliwicki. No i jeszcze pamiętacie, grałem Tramwaje Śląskie Będzin. No. Ważne, że teraz pojawił się na Robloxie kolejny projekt z Tramwajami Śląskimi, który właśnie oddaje realizm trasy. No. Po prostu jest to o wiele mocna poprawa względem tamtego projektu Tramwajów Śląskich, ale tego samego autora. Więc no. Powiedzmy to wprost, nie ma co oszukiwać, level up, jeżeli chodzi o tworzenie. Więc wielki szacun dla Safalsa. Będę wpadał na projekt bardzo często, obserwował zmiany. Jak będą jakieś zmiany, to będę robił z tego odcinki po prostu. Nie ma co. Ja już podjęłam decyzję, ja się tej będę decyzji trzymał. No i po prostu lecimy dalej z rozwojem zarówno mapy tutaj gliwickiej, jak i z rozwojem kanału Dragonix524, na którym aktualnie oglądacie premierę właśnie. I premierę, w ogóle premierę z gry, której jakby nie patrzeć, nie widziałem jeszcze na Robloxie, żeby ktokolwiek ją nagrał. Jestem chyba pierwszy, który ją nagrał. Jestem pozytywnie zaskoczony, ale jeżeli się okaże, że o 20 macie premierę tego odcinka, a nagle pojawi się jakiś odcinek właśnie związany z... właśnie z tą grą, z tramwajami śląskimi, no to nie szkodzi. Ważne, że będę jednym z pierwszych youtuberów, którym właśnie zajął się tą grą. I będę się nią zajmować dalej. Bo nie ma co. Tytuł jest fajny. No i ma bardzo wielki potencjał. Skończy czak jedynkę i Boże jeszcze... i być może nawet bo za jakiś czas pojawi się czwórka. Też jadam z Gliwic za jezdni. Tylko gdzie czwórka jechała? Chyba do Zaborza. Tak, do Zaborza pętli. Więc no, idealnie. Jeszcze się czegoś przyglądam. Tak. No to kochani, pozdrawiam tu autora Safals34. Życzę dalszego powodzenia z projektem. Trzymam kciuki, będę na niego wpadał. Ode mnie gra ma mocne 10 na 10. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Pomijam optymalizację, ale to tylko kwestia Robloxa, a nie wina autora, bo to Roblox tego nie zoptymalizował. Wbrew pozorom tytuł jest świeży po prostu. Dopiero co ukończona została trasa do Placu Wolności i teraz był wysyp graczy. Dlatego myśmy musieli awaryjnie zmieniać serwer na prywatny. No i życzę powodzenia, naprawdę. A ja was zapraszam jeszcze raz do subskrybowania kanału i followowania mnie na Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie. Do zobaczenia, kochani. Link do gry także macie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się. Premiera była premiera o godzinie 20. Idealnie pół godziny odcinek trwał. To kolejna premiera i ostatnia z naszego maratonu o 21. Jeszcze nie wiem jaka gra, ale pewnie też będzie jakaś albo nowość, albo wrócimy do Lira. Może nic będzie tym razem coś. A może... zobaczę coś tylko na tamtej grze i jeżeli z niej będzie odcinek, to dobrze. Dobra. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Heja!